Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej w ogóle zamierza jak gdyby ciężar tych prac nad podstawami programowymi przenieść do Instytutu Badań Edukacyjnych? W naszym odczuciu to jest znakomity pomysł. Zresztą widać to z tego wszystkiego, o czym tutaj była dzisiaj mowa, z taką skrupulatnością, uważnością, z jaką zostały przeanalizowane poprzednie dokumenty programowe, jak się je porównuje z tymi dokumentami międzynarodowymi i jak się w ogóle planuje pracę. No i jesteśmy też niezwykle ciekawi tego kolejnego kroku, czyli szerokich konsultacji. Zdajemy sobie z tego sprawę, że podstawa może być sukcesem wprowadzana tylko wtedy, kiedy nauczyciele będą traktować ten dokument jako własny, jako coś, co rozumieją, co należy też do nich, co jest też wytworem ich myślenia i ich doświadczenia.